Jesteśmy już ponad po jednym spotkaniu kontrolnym z Argentyną, jutro jest kolejne. Jest nas sporo do tej pory na zgrupowaniu, więc każdy troszeczkę inaczej kończył granie w tej pierwszej części sezonu, więc jedni mieli dłuższą przerwę, jedni krótszą, więc jest to gdzieś tam bilansowane tak, żeby to miało ręce i nogi. Więc zobaczymy jutro, na pewno skład na sparingu będzie inny. Na treningach skupiamy się przede wszystkim na tym, aby nasza gra wyglądała jak najlepiej, na tym, żeby chemia była jak najlepsza na boisku, żeby było zrozumienie i to, abyśmy czuli się dobrze na tym boisku.